Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym koncercie 11. edycji festiwalu Palm Jazz zorganizowanego przez Miasto Gliwice i Haha Poland S.A. Dobry wieczór. Nasi dzisiejsi goście w pierwszej odsłonie wieczoru to niecodzienny zespół, niecodzienne trio. Dlaczego? Ponieważ na scenie jazzowej nie gościliśmy jeszcze, drodzy Państwo, artystów grających na tak nietypowych instrumentach, jakimi są rogi basetowe. A zatem już za chwilę za mną instrumenty, jakie Państwo zobaczycie, usłyszycie przede wszystkim, to repliki rogów basetowych, kiedyś wykonanych przez fenomenalnego producenta instrumentów Teodora Loca w Bratysławie i w Wiedniu. Stąd też nazwa zespołu Loc Trio, nawiązująca do wytwórcy tych instrumentów. Zespół nawiązuje również muzycznie, a może i przede wszystkim, do popularnych harmonii dętych z XVIII wieku. Repertuar zespołu Lotz Trio to oryginalna muzyka znana z niemieckiego jako Harmoniemusik, czyli muzyka skomponowana, muzyka dedykowana na instrumenty dęte. Inspiracją dla zespołu są przede wszystkim dzieła Wolfganga Amadeusza Mozarta i właśnie dzięki niemu, właśnie za sprawą Wolfganga Amadeusza Mozarta zajrzymy do majestatycznego Wiednia, gdzieś zabłądzimy po Getreidegasse w Salzburgu i mam nadzieję, że będzie to piękna muzyczna podróż. Skład tria to Robert Szebesta, Ronald Szebesta oraz Igor Frantiszak. Drodzy Państwo, niestety obecna ilość słuchaczy na koncertach to jedynie 1/4 pojemności sali. Dbamy o Państwa, dbamy o artystów i nasze bezpieczeństwo, dlatego serdeczna prośba, aby w trakcie koncertu nie zdejmować, nie ściągać maseczek, przyłbic, a bardzo się cieszymy, że zdecydowaliście się Państwo wziąć udział w tym dzisiejszym wydarzeniu, w tych koncertach i mamy nadzieję, że festiwal zagra do końca. Dzięki Państwu jesteśmy, dzięki naszym artystom jesteśmy, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Ja ze swojej strony bardzo też proszę o wyciszenie bądź wyłączenie telefonów komórkowych, aby ta muzyka, która wybrzmi już za moment, była dla wszystkich przyjemna, była kameralna, była klimatyczna i przytulna. A jeżeli chodzi o zdjęcia, bardzo bym prosił o nieużywanie lamp błyskowych, aby nie wytrącać naszych mistrzów z jakiejś takiej dobrej aury muzycznej. Drodzy Państwo, przyjmijmy ich bardzo serdecznie, jak tylko Gliwice potrafią. Lotz Trio!
Thank you.
Jestem Slovakiem, ale spróbuję mówić po polsku. Nie wiem, czy dam rady, ale chciałbym wytłumaczyć informacje o naszych instrumentach, które nie są takie zwykłe jak instrumenty tradycyjne. Chciałbym powiedzieć, że ten instrument, który drżymy w rękach, nazywa się po polsku rożek basetowy, ale też się używa basset horn. Jest to instrument z końca XVIII wieku i instrument, który drżę w rękę i też instrument mojego brata Ronalda, jest kopia rożków basetowych, które zrobił na końcu XVIII wieku Theodor Lotz. To był taki instrument maker, który wyrabiał instrumenty w Bratysławie, wtedy nazywało się Bratysława Pressburg. I później się przesunął się do Wiednia, gdzie współpracował też z klarinetistem Antonem Stadlerem, który był przyjacielem Wolfganga Amadeusza Mozarta. No i Theodor Lotz jest jednym z najbardziej znanych instrument makerów, którzy zrobili takie instrumenty, jak Państwo może widać. Jest to instrument, który jest taki, powiem tak po angielsku, kompaktny z ciałem gracza, bo nie jest prosty, straight. I dlatego jest możliwe dobrze przykrywać otwory lewą i prawą ręką, żeby po prostu grać w komfortowej pozycji z obiema rękama. Ten instrument na końcu XVIII wieku ma tradycyjnie taką skrinkę, w której ten tubus podwiga się i potem wywróci się do tego ozwocznika. Nie wiem. No i mój kolega Igor gra na instrumencie, który, powiedzmy, toto są instrumenty takie bratysławsko-wiedeńskie, ale Igor gra na instrument, który jest niemiecki, to jest kopia oryginalnego rożku basetowego, który zrobił Heinrich Grenzer w Dresden. Nie wiem, jak się Dresden. I on ma inną troszeczkę tą skrinkę. Nie ma taką jak my mamy taką jak książka, ale jest to tak do. Ma to tak do triangla, ten system tego wnętrznego tubusu jest inak zrobiony, ale oba instrumenty i oba te oryginalne instrumenty są bardzo dobre i kopie mogą grać niemieckie z wiedeńskimi razem i dobrze brzmią, jeżeli oczywiście gracze są dobry. No i chciałbym powiedzieć, że to nazwisko tego instrumentu, dlaczego? No, jest to klarnet. Klarnet po prostu, jest to klarnet, powiedzmy, tenorowy, tak jak jest wiolonczela po skrzypcach, tak to samo jest rożek basetowy ke klarnetu. Klarnet jest instrument sopranowy i rożek basetowy jest klarnet tenorowy w F w stroju. I jest to instrument bardzo prymitywny w komparacji z współczesnym rożkiem basetowym, który jest derywacją klarnetu basowego. Ten rożek basetowy epokowy z końca XVIII wieku jest derywacją z klarnetu, czyli ten tubus we wnętrzku nie jest taki duży,
Ale jest to taki, powiedzmy, ten sami tubus jak w klarnecie, ale jest ten tubus dłuższy, żeby grać niżej. I jest to po prostu to, co, jak, nie wiem jak się to po polsku powie, ale jest to po angielsku middle range melodic instrument. Czyli gra, może grać melodię, może grać akompaniment, ale gra po prostu niżej i to brzmienie jest takie, nie jest takie ostre, jak u instrumentów sopranowych. Czyli to są nasze instrumenty i teraz będziemy grać muzykę oryginał napisane dla troch różków basetowych. Dziękuję. Thank you.
Thank you.
Coś o rożku basetowym i ten instrument był bardzo lubiony Mozartem. Mozart w latach 85, 86, w XVIII wieku spotkał się z, nie tylko z klawiatystą Stadlerem, ale też z jego bratrem i z Raymondem Griesbacherem. I była taka grupa klarnetistów bardzo utalentowanych, którzy w tym czasie razem się spotkali w Wiedniu i on tak bardzo dobrze czuł się między nimi, bo tak zapomniał o swoich trudnościach i oni bardzo ładnie grali i te rożki basetowe, na które oni grały, to były instrumenty nieznane w tej muzyce oficjalnej. Nie było żadnego partu do rożka basetowego, ale jemu się jednak bardzo podobał ten instrument. I Mozart zawsze wiedział, jak napisać dla instrumentu i nowego. Dla niego to on był mistrz w tym, że wiedział na pierwszy raz napisać dla nowych kombinacji instrumentów wspaniałe utwory. I tak się stało, że napisał tej muzyki, której graliśmy teraz, to jest 25 części, które są napisane dla tej grupy klarentistów. Ale on też uważał na tym, że ten instrument jest bardzo interesujący do połączenia ze śpiewakiem, z głosem. I on tego instrumentu napisał też do oper i też do rekwiem.
W Requiem jest ten instrument taki, że bez niego ten utwór nie ma to brzmienie, które oryginalnie ten utwór ma. I często się grają na klarnetach tej partii, ale na rożkach basetowych brzmią tak ciemniejszy i lepiej się tam łączy ten dźwięk tych fagotów też ciemnych z rożkami basetowymi. No ale też cały czas grają z chórem. Oni grają podwójnie to, co śpiewa sopran, alt, tenor, bas, tak grają, no nie wszystko oczywiście, ale grają ze sopranem, grają z tenorem i cały czas cola party się to nazywa w muzyce, grają i to połączenie rożku basetowego z solowym śpiewakiem jest bardzo, bardzo ładne, jak w operze La Clemenza di Tito, gdzie jest trudna, wirtuozna aria koncertantowa dla rożku basetowego, w arii Non più di fiori, która trzyma 7 minut i jest tam napisane wszystko to najtrudniejsze i najładniejsze, co ten instrument w tym czasie zagra. No ale też jest ciekawe, że ten instrument też grał w trójce, tak jak dzisiaj wieczór Państwo mogę słychać. Nie tylko koncertowo, ale też grał w takich jak tego powiedzieć, no jak były takie social event i spotkała się nobilitacja i te rożki basetowe, oni bardzo dobrze grali, bo w takim kierunku, bo oni nie ruszyli gadanie tam dalej w państwo, ale też było dobre słychać ich, no taki dobry background zrobili. Ja myślę, że lepszy niż inne instrumenty i zespoły. No i to było takie epokowe używanie rożku basetowego, czyli jest taka oficjalna muzyka Mozartowa, muzyka najważniejsza w tych ostatnich utworach, jest rożek zawsze wpisany i we Wesele Figara jest taka aria dodatkowa z dwoma rożkami basetowymi i nie grawa się, bo nie ma rożków basetowych bardzo często, ale jest. No i są i dalsze utwory, Grand Partita jest bardzo ładna. To jest utwór, który się bardzo rzadko gra, ale jest to utwór dla 12 instrumentów dętych i kontrabas. I tam te rożki basetowe, tam jest ta rola tego rożka, jak powiedziałem po angielsku, middle range melodic instrument. Bez niego by ten utwór nie był tym, jakim jest. I to polecam Państwu posłuchać na YouTube czy gdzieś, to jest fenomenalny utwór Mozarta, nieznany tak jak opery czy symfonie. To jest wszystko, dziękuję. No, teraz zagramy aranżmany z opery Czarodziejskiego Fletu, żeby było połączenie z gadaniem.
Coś od Jureja Drużeckiego, ale krótkie. Szybkie, a krótkie. Tak.